Dzień dobry, nazywam się Sofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Strefy Psychy Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj moim i państwa gościem będzie profesor dr habilitowany Przemysław Bąbel z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiego pytania, które może się wydawać takie banalne, ale wydaje mi się kluczowe. Czy mógłby pan profesor powiedzieć, co to jest psychoterapia? No, to zaczynamy z, z wysokiego C. Myślę, że trzeba zacząć od tego, że nie ma zgody co do tego, czym jest psychoterapia. Więc to, co ja powiem, to jest moje zdanie i zdanie wielu osób, ale nie wszystkich. Mhm. Psychoterapia to jest leczenie metodami psychologicznymi koniec, kropka. Tak, tak bym zdefiniował psychoterapię. To, ma, to niesie ze sobą dwie konsekwencje, a pewnie więcej. Okay. Jednak... Leczenie zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Tak. To tak. też taka definicja, którą ja znam. Tak, leczenie zaburzeń psychicznych, czyli mamy do czynienia, po pierwsze, jesteśmy w obszarze zdrowia psychicznego. Po drugie, jesteśmy w obszarze problemów zdrowia psychicznego, czyli zaburzeń i je leczymy. Czyli mhm. stosuj, stosując metody psychologiczne. Yy, I to, co myślę, warto dodać do tej definicji, bo to w Polsce niestety nie jest oczywiste, to leczymy metodami psychologicznymi, których skuteczność została dowiedziona w badaniach naukowych. Mhm. To jakoś wzbudza kontrowersje. Są jakieś um, inne definicje. No, tak, znaczy kontrowersje są dwie. Nie, no, oczywiście jest ich więcej, ale po, powiedzmy, że dwie są, myślę, kluczowe. Pierwsza jest taka, że no, jednak bardzo dużo, duża część środowiska psychoterapeutycznego znacznie szerzej rozumie psychoterapię. Rozumie ją również jako, nie wiem, pomaganie w rozwoju, mhm. um, interwencję kryzysową, poradnictwo psychologiczne, pomoc psychologiczną, coaching i tak dalej. Że właściwie wszędzie tam wszystkie gdzie Wszystkie ma... oddziaływania psychologiczne. Tak. Tak, okay. i to jest, i to jest całkiem spora grupa osób uważa, że, um, że psychoterapia jest czymś znacznie szerszym. I tak naprawdę tym samym wykracza poza obszar zdrowia psychicznego i niekoniecznie no, na przykład powinna być regulowana przez, nie wiem, ministerstwo czy nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia, no bo właśnie wykracza poza, poza ten obszar. Ja się osobiście temu mocno sprzeciwiam, dlatego że to rozmywa tym, to, czym jest psychoterapia, tak? I można spokojnie sobie wyobrazić, czy mamy psychoterapię jako właśnie leczenie metodami psychologicznymi opartymi na dowodach naukowych, w kontekście chorob, chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych, różnych niepokojących objawów. Mhm. Natomiast cała reszta stosowania. Często tych samych metod, czy metod podobnych, wywodzących się z podobnych, z podobnych metod jak psychoterapia w innych obszarach, żeby pomóc, żeby prewencję prowadzić, żeby po prostu pomóc ludziom w ich codziennym funkcjonowaniu. Tym ludziom, którzy nie mają zaburzeń mhm. psychicznych, tak, ale potrzebują, potrzebują pomocy, powinna pozostać poza tą definicją psychoterapii, tak? I to jest jakby jeden problem. Drugi mhm. problem to jest Tabs metody oparte na dowodach. Mhm. Deklaratywnie wszyscy się obecnie zgadzają, że y, y, psychoterapia to powinny być metody oparte na dowodach. Kłopotem jest to, że różnie te dowody są traktowane. To mm. znaczy, że y, są takie nurty, które, czy nurty, metody psychoterapeutyczne, które no na przykład jest jakieś tam jedno słabe badanie i już uważają, że to w ogóle działa w związku z tym, albo nie wiem, opierają swoje przekonanie na własnym doświadczeniu, że mieli pięć przypadków, to zadziałało, więc to znaczy, że działa, tak? Czyli jest problem z tym, jak rozumiemy, y, co to jest oparte na dowodach, mm -hmm. tak? I teraz y, y, my, no, w Polsce mamy takie Dość paradoksalne, um, paradoksalną sytuację, że u nas nie ma definicji tego, na przykład ustawowej czy nie wiem, w rozporządzeniu, co to jest oparte na dowodach, natomiast mamy wymienione, w, w co najmniej w dwóch rozporządzeniach, mamy wymienione po prostu nu nurty psychoterapii, pięć nurtów psychoterapii, mhm. i one są tam określone, że one są właśnie oparte na dowodach. To jest dość zabawna sytuacja, dlatego że, no po pierwsze, nie wszystkie te nurty są, w ogóle mają metody oparte na dowodach, to jest pierwsze, mhm. po drugie, nie możemy mówić o skuteczności. Nurtu. No tak. nurtu. Mo możemy mówić jedynie o tym, że pewne metody psychoterapii są skuteczne. Mamy Bo dowody. sprawdzone i mamy na to bada badania dowody. Tak, w konkretnych zaburzeniach psychicznych. No tak. tak. Czyli coś będzie skuteczne w przypadku depresji, coś innego w przypadku fobii. No i wtedy jak... rzeczywiście jest to podobne do takiego podejścia medycznego, tak, tak. w którym wiemy, że jeśli ktoś złamie nogę, to należy robić takie albo inne rzeczy. Tak, i dlatego też ten, to dobrze, że pani mówi, że to jest podobne do podejścia medycznego, bo właśnie dlatego też uważam i wiele osób uważa, że psychoterapia jest leczeniem, bo dzięki temu możemy właśnie odwoływać się do tego wzorca medycznego. Mm -hmm. tak? Nikt nie dyskutuje. W, 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 no Może przesadzam, bo w medycynie jednak mamy też jednak całą taką tak zwanej alternatywnej medycyny, że mm -hmm. nie powinno się w ogóle w kontekście alternatywnej nazywać medycyny, bo ona no no tak? jest jedna. Takie... Ale no, mamy mamy Oczywiście pewne taką grupę nie wiem, specjalistów w cudzysłowie, którzy, którzy stosują metody, które nie są, nie mają udowodnionej skuteczności ale jest coraz więcej przypadków, że oni są na przykład ponoszą konsekwencje, tracą prawo wykonywania zawodu, więc to jest dużo bardziej tam uregulowane w medycynie, mm. właśnie. I teraz psychologia, psychoterapia powinna zmierzać w tym dokładnie kierunku, że wiemy, to działa na to, więc stosujemy. Oczywiście to też nie jest tak, to trzeba sobie powiedzieć, że w przypadku psychoterapii, medycyny zresztą też, to nie jest tak, że. Każda interwencja, którą mamy, że ma, wiemy, że ona jest skuteczna, to jest rekomendowana dla każdego. Nie. Mhm. Dlatego że tak jak w ustawie o zawodzie lekarza, tak też w rekomendacjach dla psychoterapeutów mówimy o czymś takim jak evidence-based practice, tak? Czyli praktyka oparta mhm. na dowodach. To znaczy, że mamy metody oparte na dowodach, czyli mamy mnóstwo danych pokazujących, że to działa na to, to działa na tamto. Następnie mamy doświadczenie własne terapeuty, mhm. które pozwala mu Wybrać z tych metod skutecznych, ale tylko z tych, takie, które mogą w danym przypadku zadziałać, i następnie mamy wybór pacjenta, czy uwzględnienie pewnych charakterystyk pacjenta, ale też danie mu wyboru, z których on chce metod skorzystać. Mm -hmm. Dlatego, że to, że coś jest skuteczne, że mamy, nie wiem, pięć metod skutecznych na dane zaburzenie, to jeszcze za tym, z tym się wiąże to, że one po pierwsze mogą mieć różną skuteczność, to jest jedno, ale druga sprawa jest taka, one mogą mieć różną długotrwałość. Mhm. czyli mogą być krótkoterminowe, długoterminowe, mogą być takie, które niosą ze sobą pewne konsekwencje, na przykład są szybsze, ale niosą pewne ryzyko, albo trwają dłużej, ale właśnie nie niosą tego ryzyka. No i co to oznacza? No właśnie, po pierwsze powiedziałem ryzyka, ale po drugie powiedziałem też, trzeba powiedzieć te koszty, tak? Mm -hmm. Że czasem możemy na przykład mieć, albo w ogóle sytuację taką, że mamy na przykład, nie wiem, osobę, która zaraz wyjeżdża za granicę, tak? No to w jej, w jej przypadku być może zastosujemy metodę, która może być bardziej ryzykowna, ale da ym, y, szybszy efekt, tak? Mm -hmm. Ale na czym moja polegać ryzyko? Na potencjalnych nawrotach na przykład? Czy o czymś no, innym mówimy? Znaczy, no, jeśli... Psychoterapia jest leczeniem, to każde leczenie niesie ze sobą skutki uboczne. Po pierwsze, nie działa u każdego, to jest mhm. po pierwsze, a po drugie, no właśnie, może powodować też pogorszenie po prostu. tak? I nawet w tych metodach, które wiemy, że są, mają udowodnioną skuteczność, to jak się popatrzy na te badania, to tam bardzo ładnie widać, że po pierwsze, to nie znaczy, że zadziałały u każdego no i że u niektórych ludzi się pogorszyło, dlatego że my z tych badań wiemy, że średnio działa, mhm. tak? ale na tą średnią, jeżeli tam widzimy jakieś wielkość efektu, to, to ona jest oparta na średniej, a w tej średniej to są ludzie, którym pomogło, nic się u nich nie zmieniło, ale są też osoby, którym się pogorszyło. Można powiedzieć, że średnio się poprawia, skoro jest to metoda. No Więc tak. musimy, to, musimy to rozważyć. Mhm. Tak? Więc to nie jest tak, że psychoterapia jest wolna od negatywnych skutków, znaczy można zaszkodzić. I to znowu wracamy do definicji psychoterapii jako leczenia psycho metodami psychologicznymi, że musimy bardzo być tutaj ostrożni i bardzo tego pilnować, dlatego że nie tylko, że możemy komuś nie pomóc, ale możemy mu po prostu zaszkodzić. To jakby nie różni się znacząco od medycyny. W medycynie też mamy do wyboru różne metody leczenia, tak? Mm -hmm. I one mają różny czas trwania, różną efektywność. Wszystkie są, powiedzmy, skuteczne, ale różnią się siłą tej, tej skuteczności, wielkością, tempem, w jakim możemy je nazwać, ale także no, skutkami ubocznymi, tak? I to jest niezwykle... I, to, I tam też mamy, no jednak bierze się pod uwagę zdanie pacjenta. Mm -hmm. Bardzo to jest wszystko skomplikowane. Jest to skomplikowane dla mnie, a jestem jakoś w tym na bieżąco. Wiem, że jest to skomplikowane dla moich koleżanek i kolegów, e, którzy przecież też e, no, są wykształceni w tym kierunku. Nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak skomplikowane jest to dla ludzi. Też wiem to od pacjentów, że oni absolutnie nie są w stanie się w tym połapać i w ogóle się nie dziwię. Zastanawiam się, czy możemy krótko powiedzieć, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja w Polsce. To znaczy, kto może. Być psychoterapeutą? Jak, czy psycholog to psychoterapeuta? Albo właściwie, czy, czy, czy trzeba być psychologiem, żeby być psychoterapeutą? Może od tego jakoś zaczniemy? Bo ludzie mieszają to. Moim zdaniem jest tak, że, że, że dla wielu osób to jest tożsame, że, że idą do psychologa na przykład. Nie, nie, nie wiedzą, że, że to jest coś innego, że, że, że nie każdy psycholog jest przecież psychoterapeutą. Tak, no więc, że tak powiem, to, że pacjenci się nie są w stanie w tym zorientować i to, że specjaliści się nie są w stanie z tym zorientować, jest no, wynikiem po prostu pewnego chaosu, który panuje, a dokładnie w Polsce, a mianowicie tego, że nie mamy regulacji prawnych dotyczących zawodu psychologa, to po pierwsze, tak. znaczy jest regulacja prawna, ale ona nie została wprowadzona nigdy w życie, w związku z tym właściwie jakby jej nie, nie było. Nie ma jak egzekwować, tak? Ich, tak? Właściwie w Polsce w tej chwili nie ma żadnej osoby, która zgodnie z obowiązującą ustawą ma prawo wykonywania zawodu psychologa. Mhm. Dlatego, że to prawo zgodnie z tą ustawą uzyskuje się wtedy, kiedy jest się wpisanym na listę prowadzoną przez, <grym> przez samorządzie, a samorządu nie ma. W związku z tym bo jesteśmy krajem, w którym nie ma formalnie żadnego psychologa. Tak? To jest jakby pierwsza sprawa. Nie, jeszcze gorzej jest z psychoterapią, dlatego że psychoterapia nawet nie ma ustawy, która by nie działała, tak? Psychologowie mają może być ustawę, która nie działa, psychoterapeuci nie mają żadnej ustawy. Poza tym, że no mamy zdefiniowane i tu, i tu wchodzimy w, w chaos, tak. dlatego, że mamy co najmniej trzy akty prawne w tej chwili, które um, różnie określają na przykład to, jakie wykształcenie jest niezbędne do tego, żeby prowadzić psychoterapię. Tak? I mamy na przykład z um, o Ochronie zdrowia psychicznego, w której to ustawie wprowadzono zapis, że właśnie każdy magister, który yy, i lekarz może kształcić się w psychoterapii po dwóch latach kształcenia w zasadzie, pod, pod, pod superwizją, może pod, pod opieką bardziej doświadczonego kolegi koleżanki, może prowadzić psychoterapię. Tak? To oznaczałoby, że niezależnie od tego, jaki kierunek studiów tak, tak. się skończyło, czy może skończyć matematykę i Tak zacząć kształcić się na psychoterapeutę. Tak, mój podenieśle. ulubiony okay. przykład to jest na przykład geodeta albo metalurg. <laughs> tak? Czyli magister inżynier ma metalurgii zgodnie z tą ustawą może przystąpić do kształcenia na psychoterapeutę i po dwóch latach może zacząć prowadzić psychoterapię. Tak? <laughs> to jest to jest, to jest ustawa. Tak? Ale mamy rozporządzenia, rozporządzenie tak zwane koszykowe, czyli tam, które mówi o świadczeniach finansowanych w zakresie zdrowia psychicznego. No Ale właśnie, to... bo jakimś cudem przy tym, że nie mamy zdefiniowanego, kim jest psycholog, a nie kim jest psychoterapeuta, to jednocześnie możemy korzystać z tych usług w ramach tak. Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, i tam jest określone, że to może być, yy, ta, trochę tam jest zawężone, w sensie, że to mogą być na przykład, yy, i podobnie może, może żeby, żeby trochę uporządkować <grym> bardziej niż wprowadzić chaos, to mamy jeszcze dwa rozporządzenia, czyli to rozporządzenie koszykowe i mamy też rozporządzenie, które wprowadziło specjalizację yy, z zakresu psychoterapii. Mm -hmm. yy, specjalizację taką może można powiedzieć, no nazwijmy ją w cudzysłowie znowu medyczną. Bo ona nie jest medyczna, bo to są mhm. inne tam obszary, które mają zastosowanie w, w medycynie, tak. czy w obszarze zdrowia. E, ale to jest tak, jak mamy, nie wiem, kardiologa, to jest specjalizacja, mamy psychologa klinicznego, to jest specjalizacja. To teraz nie mylić ze doszę... specjalnością na studiach. Nie mylić, nie mylić. Specjalizacja. Med w, w, właśnie I mamy teraz wprowadzoną w, 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 nowość, czyli, w, w, czyli właśnie taką specjalizację z psychoterapii, i ona, i jakby te dwa. Dwa akty prawne, czyli to rozporządzenie w sprawie specjalizacji, to rozporządzenie tak zwane koszykowe, one też wprowadzają, kto może. Uzyskiwać albo specjalizację, albo być mhm. psychoterapeutą, i tam jest oczywiście jest, jest lekarz, jest magister psychologii, ale są też różni inni, czyli mamy tam, nie wiem, pedagoga, socjologa, no generalnie mhm. różne. Jest tam pewne zawężenie, natomiast ono jest dość, takie, bym powiedział, wciąż jest dość szeroko, tak? mhm. no bo za każdym razem możemy powiedzieć, że po dwóch latach ktoś się kształci w psychoterapii dwa lata, to nie oznacza, że on się kształci codziennie przez te dwa lata, to oznacza najczęściej, że w ciągu roku Ma 10 zjazdów tak. dwudniowych, czyli odbył 20 dni po 20, po, po 20 godzin, czyli no to jest mniej więcej tyle, tyle zrobił i już zaczyna pracować z ludźmi, którzy, którzy no, potrzebują po prostu pomocy bardzo poważnej, tak, to znaczy no, cierpią po prostu na zaburzenia zdrowia psychicznego. Mhm. W związku z tym no, mamy tutaj ten chaos, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że. Psychoterapia trochę, można powiedzieć, jest wyregulowana, w tym sensie, że wiemy, kto może być dopuszczany, jakie wykształcenia, ale w zależności od aktu prawnego, na jaki spojrzymy, mm -hmm. to są różne wykształcenia. Mm -hmm. I no, z, mamy w tej chwili też dwa projekty ustaw, które, które wprowadzają, no, które jakby proponują jeden, jeden projekt, który proponuje, tak jak jest w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, czyli każdy magister, i lekarz medycyny może zostać psychoterapeutą. No i drugi, który, który zawęża zgodnie z tym rozporządzeniem koszykowym, oba, oba akurat pomysły zawężenia wydają mi się błędne. To mm. znaczy, z, i tutaj jakby, że tak powiem, przechodzimy do tej części pytania, w której pani mówiła o tym, no właśnie, że czy psycholog to jest psychoterapeuta? No nie. Ale na pewno nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, i na pewno nie każdy chce być i będzie i tak dalej. Tak? Dlatego, że psycholo psychologia jest dziedziną niezwykle szeroką i znajduje zastosowanie w różnych obszarach, nie tak. tylko w psychoterapii. Ale teraz pytanie można odwrócić, czy to znaczy, że każdy psychoterapeuta jest psychologiem? No nie jest. A uważam osobiście, że mm -hmm. być powinien e, lub lekarzem psychiatrą, tak? Czyli dla mnie to jest tak. Ale lekarzem psychiatrą, nie lekarzem. Lekarzem psychiatrą, wyłącznie. No właśnie, psychiatrą. bo ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego lekarze jakby nigdy nie są poddawani tej podwątpliwości, a przecież lekarze studiując medycynę mają bardzo niewiele psychiatrii na tych podstawowych, prawda? Dokładnie. Zna, znacznie mniej niż pewnie no, wszyscy inni humaniści na swoich studiach psychologicznych. W jednym z rozporządzeń dopuszczony do y, obowiązującym do, do, do psychoterapii jest lekarz-dentysta. Um, tak y, tak. Y, więc no jakby jest mamy tutaj y, mamy tutaj rzeczywiście dość y, sytuację, no śmieszno smutną, tak, jakby, bo, bo zależy z której strony spojrzeć, czy jak na to zareagować, to można się śmiać albo płakać, albo jedno i drugie naraz. I w każdym razie no mamy tak, że z, y, y, Moim zdaniem, i to myślę też wybrzmiewa z raportu, mm -hmm. który, który został przygotowany i którego miałem przyjemność być jednym ze, ze współautorów, raport na reprezentatywnej losowej próbie Polaków, w ramach którego po prostu zapytano Polaków. Je, czy jak idą do psychoterapeuty, to myślą, że jakie on ma wykształcenie, ale też jakie chcieliby, żeby okay. miał, tak? Najczęściej no się okazało, że ym, no tam, nie, nie pamiętam dokładnych danych, ale to jest jakieś ponad 70%, myśli, że jak idzie do psychoterapeuty, to jest psycholog. I też ponad, no, jestem absolutnie przekonana, tak, że tak jest. I, i też tyle, tyle mniej więcej by chciało, żeby to był psycholog. Co więcej, jak tam były pytania o inne zawody, to tam są takie zawody, w ramach których już mhm. wiemy, że mamy psychoterapeutów, ale tam 99% Polaków wskazuje, że, nie chcie, że uważają, że to nie jest wykształcenie, które może być, ich zdaniem, podstawą do tego, żeby się kształcić w zakresie psychoterapii. Mm -hmm. I teraz rodzi się pytanie, ponieważ jedna z, u, jeden z projektów ustawy mówi o tym, że ci te osoby, które nie mają wykształcenia psychologicznego lub um, właśnie nie, 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 lekarskiego, oni mówią, mm -hmm. bo tam nie ma... No właśnie, tam jest doprecyzowane, nie, nie. że psychiatra niestety. Nie? Że oni muszą uzupełnić wykształcenie, i tam padają takie, takie minimalne liczby godzin i to jest 70 w psychologii, jak dobrze pamiętam, a 80 godzin w medycynie. No to po prostu jest żart, znaczy, no to jest naprawdę naprawdę żart. 70 godzin psychologii, nawet jakby to było po prostu 140, tak? jeżeli to ma być 70 tylko minimum, no to to jest nic po prostu. Mm -hmm. No bo może warto powiedzieć, yy, z jakiego powodu, yy, no, no pana zdaniem w tym przypadku, powinien to być psycholog. Albo lekarz psychiatra? Z, z, zacznę, dlaczego psycholog? Psycholog, dlatego, że m, studia psychologiczne trwają 5 lat. To są bardzo intensywne studia. Wiele osób jest, jak się dostaje na te studia, jest mm. zdziwionych, że trzeba się tak uczyć, bo myślą, że będą się tak rozwijały i tak będą zastanawiały się nad sobą. Ale jednocześnie są bardzo ciekawe, więc to są jest bardzo, przyjemna bardzo, nauka. Tak, są bardzo ciekawe. Natomiast no, to są studia wymagające, ponieważ dziedzin psychologii jest bardzo dużo. Ona się intensywnie rozwija, więc e, korzystanie, nie wiem, z książek sprzed mm. kilku lat może już być niedobre. Może nie, nie, nieść, e, nie nieść właściwej wiedzy. Natomiast my na tych studiach uczymy podstaw funkcjonowania człowieka, Człowieka psychicznego, jego zachowania, zarówno nie wiem, indywidualnie, w grupie, czyli psychologia społeczna, mamy psychologię, nie wiem, kliniczną, zdrowia, sportu, organizacji, zarządzania, mnóstwo działów psychologii. To wszystko poznać, jakby możemy bardzo kompleksowo, szeroko kończąc studia psychologiczne, poznać człowieka, jak on funkcjonuje, zrozumieć mechanizmy jego zachowania, tego, jak przebiegają jego też procesy umysłowe, psychiczne, jakkolwiek je nazwiemy, to wszystko. Rozwojowa właśnie psychologia rozwojowa niezwykle istotna z perspektywy na przykład właśnie psychoterapii. Tak. Znajomość rozwoju rozwoju człowieka przez całe życie, nie tylko dziecka, ale też tego co się dzieje jak już przestajemy być dziećmi, jak już jesteśmy dorosłymi. Warto to... jeszcze dodać do tego, że psychologia to nie matematyka. A. W związku z czym z każdego jednego z tych działów jest bardzo dużo podejść, sposobów rozumienia, różnego rodzaju teorii, modeli, um... badań, jak najbardziej. Bo nie ma no. jednej odpowiedzi na to jak nie wygląda ma. ten rozwój albo jak wygląda Cokolwiek innego. Natomiast jak ja miałbym podać jeden powód, tak? ja, dla którego to powinien być psycholog, yy, to jest metodologia. Mhm. Dlatego, okay. że my na psychologii uczymy, uczyliśmy się od pierwszego roku do właściwie ostatniego, cały czas metodologia, metodologia badania, badania. Mhm. I to jest niezwykle istotne, dlatego że psycholog dzięki temu wykształceniu rozumie proces badawczy potrafi zinterpretować wyniki badań naukowych i przenieść je na praktykę. Mm -hmm. Potrafi zweryfikować, tak, bo oczywiście badania się ukazują codziennie, pewnie tysiące artykułów naukowych się ukazuje na świecie i tam no, czasem one są po prostu złe. To znaczy, no, jakby wiadomo, że twierdzą autorzy, że coś im wyszło, a faktycznie im to nie wyszło. Po to zresztą mamy później sprawdzanie, mamy metanalizę i tak dalej. No już nie, nie, nie będę w to wchodził. Natomiast psycholog to rozumie i wie, skąd się biorą te dane i, i może krytycznie na nie spojrzeć. To jest niezwykle istotne. Mm -hmm. Ja to widzę bardzo często w takich dyskusjach w mediach społecznościowych, zwłaszcza na, na Twitterze, w które, w które się wdaję, że mm, z, jeśli rozmawiamy o psychoterapii, to bardzo często zwolennicy, na przykład, nie wiem, tego, żeby każdy mógł być psychoterapeutą, albo po prostu niestety, i tutaj zaraz dojdziemy do psychiatrów, niestety psychiatrzy, a przynajmniej tak się podpisują, wrzucają jakieś badania jako dowód hmm. na przykład na to, że nie wiem, ta terapia działa. No I ja czasem naprawdę poświęcam czas i otwieram to badanie, i ja nie mogę w to uwierzyć, że oni to wrzucili. Znaczy, mm -hmm. jakby streszczenie przeczytali, to by wiedzieli, mm -hmm. że tam nie ma tego, na co, się, na powo co się powołują, tak. Czasem zdarzyło mi się, że, że ktoś mi tam wrzucił na Twitterze metaanalizę z wielu badań, tak, po, po, podsumowanie wielu badań, gdzie jak doszedłem do dyskusji, to tam po prostu cała dyskusja autorów samych pokazywała, dlaczego im nic nie wyszło. A to był i dlaczego w ogóle to, co się wydaje, że wyszło, to jest prawdopodobnie um, nieprawda. Więc um, no, gdy, i ktoś to daje jako argument w sporze, mówiąc, że to jest dowód na to, że ta terapia mm -hmm. czy ta metoda, ta metoda działa. W związku z tym. Um, jeżeli ktoś ma to wykształcenie psychologiczne, zna tą metodologię, to nigdy by takiego błędu nie, nie popełnił. Mm -hmm. I tutaj jakby przechodzimy do tego drugiego, czyli dlaczego lekarz psychiatra? Lekarz psychiatra oczywiście nie ma tak szerokiego, um, e, tak szerokich podstaw jak psycholog. Na przykład metodologii ma tam dużo mniej. Tak, no też lekarze na swoich studiach nie piszą pracy magisterskiej, nie, nie, nie robią badań, prawda? Ale ma tę przewagę, że na przykład zna doskonale funkcjonowanie biologiczne człowieka, tak. może też stosować farmakoterapię. Tak. W związku z tym, jak mnie się ktoś pyta, wiesz, poradź do kogo pójść tam z jakimś problemem, to ja po prostu y, po pierwsze zawsze rekomenduję albo psycholog, albo psychiatra, w zależności oczywiście od problemu. Jeżeli to jest problem, który moim zdaniem może wymagać farmakoterapii, mhm. to psychiatra. Najczęściej rekomenduje psychologa z wykształceniem psychologicznym pięcioletnim. I mówię sprawdź to, czy to jest pięć lat, czy to jest nie wiem trzy lata pedagogiki a potem dwa lata studiów tak. magisterskich psychologii. To nie tylko pięć lat studiów psychologicznych plus no, certyfikat y, towarzystwa psychoterapeutycznego takiego, które, którego, które stosuje, czy jakby promuje metody oparte na dowodach rzeczywiście, a nie tylko takie, które są zapisane mm -hmm. w rozporządzeniu, że oto mamy y, mamy, y, y, mamy dowody i już. To tym samym pojawiła się pierwsza wskazówka, jak w tym wszystkim się połapać, i jak można na ten moment, póki jeszcze no, ta ustawa nie powstała, miejmy nadzieję, że to się niedługo nie. wydarzy. Bo jest bardzo potrzebne, Ale... to w tej chwili, jak w tym się połapać. To... Jak sobie poradzić, jak trafić do kompetentnego psychoterapeuty. Znaczy to jest, ja bym od tego zaczął. Myślę, że niezależnie, jaka wejdzie ustawa, bo ja nie jestem tutaj optymistą, wręcz przeciwnie, jestem pesymistą, i raczej ustawa, która wejdzie, będzie sankcjonowała stan obecny, a nie regulowała, mm, nic nie będzie okay. poprawiała. Niestety. Natomiast więc niezależnie od tego, czy jest ta ustawa, czy nie, to no osobiście nie wiem, jeżeli ktoś bliski mój, czy też daleki zresztą też prosi mnie o rekomendacje, zawsze mówię psycholog lub psychiatra, w zależności od mm -hmm. problemu, tak, jeśli wiem, jaki jest problem. A w drugim, w drugiej poziomie, jak wiem, jaki jest problem, to mogę powiedzieć, gdzie bym się, gdzie ja bym poszedł, mm -hmm. tak? gdzie nie wiem, gdzie ja bym swoje dziecko wysłał, do kogo, mm -hmm. tak. Um, wydaje mi się, że to jest po prostu coś, czym um, czym, to, to jest właśnie, problem jest taki, że tego się nie da jasno zdefiniować, bo przez to, że mówiliśmy, że są metody, które są skuteczne tak. na różne problemy, no to teraz w zależności od tego, jaki to jest problem, to trzeba rekomendować kogoś, kto stosuje metody właśnie. Odpowiednie dla tego problemu. A przecież w takich e, prośbach, pomóż mi, bo coś tam i nie wiem, gdzie mam wysłać dziecko czy, 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 czy brata, to też tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego problemu. Nie? To jest z perspektywy laika e, opis jakichś objawów, które się hmm. dzieją, a przecież nie wiemy z jakiego powodu te objawy e, się pojawiają. Jeszcze tak sobie pomyślałam, mm, wracając do, do, do tego bazowego wykształcenia, że zarówno lekarz psychiatra, jak i psycholog, no jednak w toku yy, kształcenia przed rozpoczęciem szkoły psychoterapii yy, no sporo się uczą na temat psychopatologii. <laughs> psychopatologii, czyli wszystkich zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych. I to nie jest tylko kwestia kryteriów diagnostycznych, które można sobie sprawdzić w książce, ale ich różnicowania, rozumienia, w jaki sposób one mogą się prezentować. Zanim rozpoczniemy przecież proces psychoterapii, to musimy postawić jakąś diagnozę. Potem dopiero z tej diagnozy przejść do jakiejś konceptualizacji pacjenta już w kontekście psychoterapii. Także to też mi się wydaje niezwykle ważne. Tak, ja w ogóle nie powiedziałem tego, ale to bardzo dobrze, że pani to przywoła. Psycholog może diagnozować, tak? Psycholog ma podstawy diagnozy, znaczy podstawy to są, to mam dużo zajęć z diagnozy, tak. w związku z tym on potrafi rozpoznać zaburzenia i też wie doskonale, że jeżeli potrafi też ocenić swoje kompetencje i jeżeli wie, że na przykład to, widzi jakieś rozpoznanie, które no, nie leży w zakresie jego kompetencji, to może skierować do kompetentnej osoby, współpracować z psychiatrą, kiedy chodzi o leczenie, też farmakoterapię, to jest niezwykle istotne. Tak? Ta diagnoza, myślę, że ona właściwie jest ważniejsza niż ta metodologia, o której ja powiedziałem. Mm -hmm. Tak, też mi się wydaje, że to są bardzo ważne kompetencje. Ja właśnie nie tylko wiedza, bo ja rozumiem, że no, można dołożyć 70 godzin, tak i przestudiować kryteria diagnostyczne, ale jednak kiedy no, przez wiele lat się tego uczymy, uczymy też różnych praktycznych umiejętności psychologicznych, no to, to, to jakoś taka naturalna jest ta ścieżka. Mm. Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest też pewien taki etos się tworzy. Tak? No, bo też oczywiście do, mamy, no, jakby są dobre i złe psychologie, No nie da się tego ukryć, tak? to też wiemy z innego raportu. Um, że rzeczywiście jakość studiów psychologicznych się różni, ale myślę sobie, że psychoterapeuta po nawet najsłabszych studiach psychologicznych to i tak jest o niebo lepiej niż osoba, która no właśnie skończyła geodezję. Natomiast no w tej chwili no nie wszystkie nurty terapeutyczne, nie wszystkie szkoły które kształcą psychoterapeutów, wymagają takiego bazowego wykształcenia. W związku z czym w tej chwili można zarówno chyba w, na Narodowy Fundusz Zdrowia, no tak, w tej ustawie, mm -hmm. jak i prywatnie trafić do psychoterapeuty, który ma inne bazowe wykształcenie. Tak. No i nie wiadomo, czy to się hmm. zmieni, czy nie. Powiedzieliśmy, jak tutaj z pana perspektywy to wygląda. E... Ale nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, o której tak? powiedzieliśmy o psychologach, to też czasem powiedzieć też wyraźnie o psychoterapeutach, że też każdy w Polsce może być psychoterapeutą. No właśnie. E, bo akurat prywatnie to każdy już naprawdę może przyjm przyjmować i zupełnie nie ma, w ogóle nie musi żadnych studiów kończyć. E, tak naprawdę może po prostu założyć działalność gospodarczą, gabinet psychoterapeutyczny, e, nie wiem, policeum liceum. Tak, a... kod PKD jest taki, że właściwie inne. Dokładnie, I, i prowadzić psychoterapię bez żadnego przygotowania, i y, y, nasi y, słuchacze mogą myśleć, że to są takie jakieś przypadki, nie wiem, skrajne, pojedyncze, mm -hmm. ale wcale tak nie jest. Znaczy Jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu a, niekoniecznie zresztą nawet ze złej woli, po prostu z przeceniania swoich możliwości. Nie wiem, często też słyszymy, że o, jakim on jest świetnym psychologiem, bo nie wiem, wysłuchał mnie, tak. Mm -hmm. I ludzie czasem mają takie poczucie, że oni mają pewne kompetencje, albo nie wiem, pojechali gdzieś, nie wiem, w jakiejś. Do jakiegoś egzotycznego kraju, doznali jakiegoś wglądu i teraz po prostu dzielą się tym. Um, do, jakby to nie jest też, czasem jasno powiedzieć, że to nie jest znowu wyłącznie w przypadku psychoterapii czy w ogóle zdrowia psychicznego. To rzeczywiście jest częstsze, szerszy problem, bo, no bo mamy, nie mamy regulacji, no ale tak samo jest, nie wiem, w przypadku medycyny, tak, że nagle ktoś po prostu zaczyna okazać nas ziołami i yy, 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 no zdarzają się też takie sytuacje, tylko że właśnie w medycynie one są dużo rzadsze, bo tam jednak jest też penalizacja, to znaczy po prostu osoby, które stosują tego typu metody, no mogą, yy, mogą po prostu stracić prawo wykonywania zawodu, mm -hmm. zapłacić grzywne, nie wiem, w skrajnych przypadkach pójść do więzienia. Natomiast no, w psychoterapii niestety nie mamy tych ograniczeń i każdy może robić wszystko. Mm -hmm. To jest naprawdę przerażające. I jakby no, też wydaje mi się, że, że, że ja czuję skalę zjawiska, e, jak tego jest dużo w tej chwili i chyba trochę ta tiktok. Kizacja zdrowia psychicznego, taka szeroka psychoedukacja, którą prowadzą wcale nie tylko eksperci, którzy rzeczywiście mają wiedzę, a często, no nie wiem, gwiazdy, influencerzy, ludzie, którzy myślą, że Albo doznali jakiegoś uzdrowienia, albo osiągnęli jakiś sukces i w związku z tym, no jakby czują się no tutaj autorytetami w tej dziedzinie. E, I w krótkich filmikach, pokazując pięć objawów, no jakoś próbują e, no mówić z poziomu autorytetu, no to to jest naprawdę przerażające. Tak, i musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że mm, mm, i to jest znowuż to, czego. Kształcimy u przyszłych psychologów, um, krytyczne myślenie jest niezwykle ważne i istotne, i musimy sobie niestety um, uświadomić, że to, że są TikTokerzy i tak dalej, to jest jakby jedna, jedna część, ale mamy też dużo autorytetów osób, które, no nie wiem, profesorów, powiedzmy, mm -hmm. psychologii, których też jakby możemy usłyszeć od nich różne dziwne rzeczy. No i to nie jest jakby nic niezwykłego. Ktoś kiedyś, nie, nie, nie potrafię zacytować, więc mówię kto, kto, nie, nie wiem kto, ale powiedział, że na każdą głupotę, można znaleźć jakiegoś profesora, który się wypowie w mediach, tak? I nie tylko chodzi o, o tak, oczywiście tak, o, o tak. psychologów, tak? Więc jakby też zachęcam do krytycznego spojrzenia na to, co ja mówię, dlatego, że jakby no, nie, nie jest niestety tak, że możemy też zaufać każdemu autorytetowi. Tak jak nie wiem, idąc do lekarza psychiatry, no nie możemy mieć stuprocentowej tak. pewności, że to, co on nam zaleci, to jest okej. Okay. Idąc do psychologa, nie możemy mieć stuprocentowej pewności. No po prostu niestety um, człowiek jest z tym pozostawiany w dużej mierze sam, tak? I teraz, jeżeli on po obejrzy na TikToku, przeczyta jakiś artykuł popularno-naukowy, gdzieś mu wpadnie w, ręka, w ręce, albo po prostu tylko popularny, no i na tej podstawie może podjąć decyzję, która może mieć poważne konsekwencje dla jego zdrowia, życia czy zdrowia życia jego bliskich, tak? No bo umówmy się, że jakby problemy zdrowia psychicznego to nie jest tylko to, co nam się dzieje w głowie, ale to ma bardzo poważne skutki łącznie z zakończeniem po prostu życia, tak? Mhm. I to, to, to dlatego ja. Bardzo mocno zawsze protestuję, że dla... i zastanawiam się, dlaczego mamy w przypadku medycyny nikomu nie przyjdzie do głowy, że mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego tak, w tak. Polsce, także mamy mało, nie wiem, psychoterapeutów, mamy... potrzebne jest więcej, tak? I więc w związku z tym nie Geodeta zostanie psychoterapeutą. Ale ja się zadaję sobie zawsze takie pytanie, przepraszam, ale jeżeli mamy na przykład, nie wiem, brakuje nam chirurgów, to nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby magister, inżynier, metalurg mógł zrobić specjalizację w chirurgii, tak? Nikomu to do głowy nie przyjdzie. A w przypadku psychoterapii przychodzi to ludziom do głowy. Więc moje pytanie, jest, czy zdrowie psychiczne jest jakieś gorsze? Czy... Ale to chyba wynika z tego, że ludzie nie mają zielonego pojęcia, czym jest psychoterapia i na czym ona polega. Wydaje mi się, że to po prostu idziesz sobie z kimś pogadać. Tak. tak? I w sumie to możesz pogadać też z przyjaciółką, i będzie spoko. No ale jak już jest psycholog, no to wystarczy. A tak jak chyba już w międzyczasie pan powiedział gdzieś, nie? że jest miło, i to jest na przykład y, m, kryterium, że to jest dobry psycholog, bo, bo, tak. bo, on, mi tak, bo on mi tak dobrze radzi. Tak, nie? Gdzie widzę. wszyscy specjaliści wiedzą, że to jest jakby tak, raczej jak takie... radzi, to mm, raczej nie, nie odpowiedzieć. Tak, jest to raczej byśmy uznali, że coś tu nie gra. Tak, tak myślę sobie, że no, dla większości osób to będzie kryterium. Tak? Że jest miło, że się dobrze czują, kiedy wychodzą, a przecież wiemy, że no, czasem podczas procesu terapeutycznego bywa niemiło, bywa często ciężko. Psychoterapia to jest naprawdę ciężka praca tego pacjenta, który się decyduje jakoś no, pracować nad jakimiś swoimi problemami, komuś zaufać, myśleć o tym, rozmawiać, pracować nad tym. To, 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 to nie są łatwe rzeczy i nie zawsze przyjemne. Ale dokładnie i co więcej, wracamy tym samym znowu do, 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 do nie tylko początku, ale za kilka razy do tego nawiązywaliśmy do badań naukowych, dlatego że jeżeli ja pójdę na psychoterapię i mi się poprawia, czuję, że mi się poprawia. To po pierwsze to może w ogóle nie wynikać z tej psychoterapii. To może wynikać na przykład okay. samej remisji, albo nie wiem, pora roku się zmieniła i jest więcej słońca, i tak dalej. Albo poznałem no, kogoś, zakochałam się, dokładnie. i jest cudownie wszystko. I dlatego kluczowe są badania, dlatego że badania kontrolują to. To znaczy w badaniach mamy po prostu ludzi, którzy są poddawani psychoterapii, i tacy, którzy nie są poddawani psychoterapii, możemy porównać, tak czy tym, którzy byli poddawani psychoterapii, to się poprawiło w stosunku do tych, którzy nie byli poddawani psychoterapii. Natomiast jeżeli to dotyczy tylko naszego bezpośredniego doświadczenia własnego, to my nie, to my oczywiście potem opowiadamy, też ludziom, mówimy, wierzę, super psychoterapeuta, naprawdę tak mi pomógł, tak? Ale ja przecież nie wiem, czy on mi pomógł. Ja tego nie wiem. Ja się czuję lepiej. Ja subiektywnie czuję się lepiej. Do tego do, ale to nie oznacza, że to była skuteczna tak. metoda. Mogłem z innego powodu poczuć się lepiej, albo. I to jest, to jest w ogóle taki proces. Znowu psychologowie to wiedzą. Jest coś takiego jak złudzenie pozytywnej zmiany. Ono polega na tym, że to jest, to jest po prostu efekt pamięciowy, że my pamiętamy siebie z przeszłości mhm. jako w cudzysłowie znowu gorszego. Mhm. Tak? Czyli nie wiem, jeżeli ja oceniam jak swój nastrój sprzed pół roku, to ocenię go najczęściej jako niższy niż teraz. Um, jeśli oczywiście nie mam zaburzeń zaburzeń psychicznych, tak, albo nie wiem, ocenę moją obecną, ocenię jako wyższą niż tą z przeszłości. I dzięki temu, że my tak pamiętamy siebie z przyszłości jako gorszych, mamy, to jest bardzo w ogóle przystosowawcze, bo dzięki temu mamy wrażenie, że się rozwijamy. No ale badania pokazują, że ludzie właśnie na przykład przed psychoterapią, czy nie wiem, przed jakimiś innymi oddziaływaniami, jeżeli ocenią siebie, potem są poddawani tym oddziaływaniu, mhm. oceniają ponownie siebie i okazuje się, że no Oceniają się, że im się poprawiło, ale jak się porówna to, jak ja siebie teraz oceniam, mm -hmm. z tym, jak ja pamiętam, jak siebie mm -hmm. oceniałem w przeszłości, okay. to okazuje się, że to jest ten efekt. To znaczy, że nie ma żadnej <laughs> różnicy, tak? Mm -hmm. Czyli, krótko mówiąc, bo przed, przed, przed interwencją, przed psychoterapią, oceniałem się tak samo jak teraz, ale ponieważ pamiętam z przeszłości siebie jako właśnie gorszego, gorzej funkcjonującego znowu, przepraszam, za cudzysłów, to wydaje mi się, że mi się poprawiło. Mm -hmm. No i niestety ten efekt jest jakby z, z jednej strony jest przystosowawczy, ale z drugiej strony, jeżeli na tym efekcie opieramy na przykład rekomendacje, no to to jest kłopot, tak? Mm -hmm. No i jesteśmy jakby w dużym problemie. Ja myślę, że nasi um, słuchacze, osoby oglądające nas, no będą mieli, um, mo mogą, że tak powiem, nie być zbyt optymistycznie nastawieni, bo właściwie okazuje się, że. Tak, jak, nawet jak ktoś chodził do kogoś na psychoterapię i nam poleca tę osobę, no to nie możemy powiedzieć, że ok, to Ale jest absolutnie. na pewno super, prawda? Jak nam ekspert powie, tak, na przykład, nie wiem, ja, że idź na taką psychoterapię, to też wcale nie oznacza, że to rzeczywiście może być najlepsze, co mi się może w życiu zdarzyć, tak? I że to jest, że, że ten ekspert ym, mówi prawdę. Niekiedy. I to jest spowodowane do, złą wolą, niekiedy jest spowodowane niewiedzą, bo to nie jest też tak, że po prostu nie, ludzie są generalnie źli i każdemu chcą zaszkodzić. Nie. Natomiast trzeba sobie też jasno powiedzieć, że um, psychoterapia w dużej. W większości w tej chwili, bo myśmy cały czas NFZ, NFZ. Mm -hmm. Natomiast no, dostanie się na psychoterapię w ramach NFZ-u, to raczej jest łód szczęścia niż reguła. Psychoterapia jest trochę tak jak, jak leczenie dentystyczne. To znaczy, że właściwie wszyscy za to płacą z własnych pieniędzy, jest mm -hmm. prywatne, tak? Co to oznacza? No to oznacza, że po prostu dlatego ludzie chcą um, być psychoterapeutami, żeby zarabiać, bo to też są, umówmy się, dobre pieniądze. To znaczy jakby godzinowo, ile się płaci za psychoterapię, to jest całkiem, całkiem, całkiem godziwie można żyć będąc psychoterapeutą, ale... Wracając do wykształcenia mhm. bazowego, no to powstaje pytanie, dlaczego są szerokie, szeroka rzesza psychoterapeutów, stowarzyszeń psychoterapeutycznych jest za tym, żeby ten zawód był otwarty dla wszystkich? No, dlatego, że największe pieniądze w psychoterapii zarabia się na kształceniu przyszłych psychoterapeutów. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce nie ma możliwości zostania psychoterapeutą ucząc się jakby no, w ramach państwowej edukacji. Żeby zostać psychoterapeutą, trzeba wybrać którąś z dostępnych szkół terapeutycznych, czyli zdecydować się najpierw na któryś nurt terapeutyczny, a później się w tym nurcie kształcić. No i w zależności od tego, jaki to jest nurt i czy właśnie spełnia te kryteria tej ustawy, koszykowej przynajmniej, mhm. no bo to jest to, co na razie mamy, no to to szkolenie wygląda różnie, ale tak jakbyśmy raczej chcieli, żeby ono wyglądało, to to jest czteroletnie szkolenie um, takie weekendowe, czyli mhm. trochę w takim charakterze jak studia podyplomowe, tak. tylko studia podyplomowe zazwyczaj trwają pół roku, rok, czasem dwa lata, na przykład seksuologia. Mhm. Um, no, a to trwa 4 lata, i w ramach tego szkolenia trzeba nie tylko odbyć te godziny takie no, dydaktyczne, ale trzeba też poddawać, już pracować i poddawać swoją pracę superwizji. Trzeba, no, w zależności od, od, od nurtu, ale przecież przejść terapię własną, tudzież inny jakiś rozwój mhm. osobisty, bo to jest też różnie definiowane. Zrobić jakieś dodatkowe szkolenia fakultatywne i to wszystko za własne pieniądze. Staże za które tak. też często się płaci. Same, sam, samo takie szkolenie w szkole psychoterapii to jest rocznie no, kilkanaście tysięcy złotych najczęściej. Tak? Więc jak to przemnożymy przez cztery, dołożymy te wszystkie inne koszty, to to naprawdę robi się y, bardzo dużo pieniędzy. Tak. I teraz no, to jest ogromny rynek, dlatego że tyle że nie zarobimy na psychoterapii, nie. ile na kształceniu tych psychoterapeutów. Tak? Więc dlatego też jest taki nacisk wielu środowisk, żeby jak najszerzej kształcić psychoterapeutów, no po prostu, żeby na tym zarabiać. Tak? Potem jeszcze proszę pamiętać, dochodzi superwizja. Za superwizję też jest więcej pieniędzy się zarabia za godzinę superwizji niż za pracę tak. z pacjentem. Tam, tam, tak. A superwizja znowu... to jest y, takie nadzór y, takiego bardziej doświadczonego superwizora, który, y, psychoterapeuty, który ma też y, wykształcenie dodatkowo właśnie jako superwizor, i u którego psychoterapeuta no jakby trochę tak monitoruje, sprawdza swoją pracę, tak, żeby to jakoś zdefiniować. Tak. Tak, no i to też jest wiele godzin superwizji i to właściwie cały czas się poddaje swoją pracę superwizji, więc yy, yy, cały czas też jakby już psychoterapeuta, czy jeszcze w, w, w procesie szkolenia, czy już po szkoleniu cały czas też jakby za to płaci, tak? Więc yy, z jednej strony jakby to jest tak, że jeśli chce się zostać psychoterapeutą, to trzeba włożyć bardzo dużo pieniędzy tak. w to, żeby nim zostać. Te pieniądze się oczywiście zwrócą w tym sensie, że yy, yy, no, pacjentów nie zabraknie, to w ogóle nie. Nie, 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 ma, nie, nie ma takiej opcji. Natomiast z drugiej strony, szerokie otwarcie zawodu. Powoduje, że bardzo dużo ludzi zarabia na kształceniu osób, które no nie powinny być w kształceniu, bo po prostu nie mają żadnej wiedzy bazowej, żadnego pod takiego wykształcenia, które no byłoby jakkolwiek z psychologią powiązane, no a wtedy oni po prostu no nie, nie, nie będą w stanie no na przykład zareagować w sytuacji trudnej, tak? Mhm. Mówiła pani o tej psychopatologii, tak? tak. No nagle się coś stanie na sesji, tak? Jeżeli ktoś nie, nie ma, nie wiem, podstaw psychopatologii dość dobrych, nie, nie zna się na diagnozie, to może takiej osobie naprawdę zaszkodzić, albo nie zareagować we właściwy, we właściwy sposób. W związku z tym, stąd się upieram nad, nad, tą, nad tym wykształceniem psychologicznym, lub właśnie mm -hmm. specjalizacji z psychiatrii dla przyszłych psychoterapeutów, że wtedy oni mają też taki szerszy ogląd, tak? No mają też jeszcze coś, bo powiedziałem o tym, że pewien etos się w ramach studiów nabywa, ale ten etos to też jest na przykład pewne standardy etyczne. Mm -hmm. tak? To też ważny aspekt. Psychologowie są mocno uczulani tak. na, na lekarze, zresztą mają swoje Kodeksy i tak dalej mają ustawę. To, są, to jest bardzo też istotne, tak? Natomiast ktoś, kto pracuje sobie jako psychoterapeuta, nie mając tego etosu, nie mając mm -hmm. też tego, czego się nauczył, nie mając nawet złej woli, może zrobić po prostu coś, co wydaje mu się, że jest ok tak? A, a nie jest ok nie spełnia mm -hmm. standardów etycznych. Więc Mówimy to jest bardzo na Przykład ważna. o tajemnicy zawodowej? Na przykład. Mm -hmm. W jakim jeszcze mm, aspekcie ktoś mógłby zaszkodzić, nie no, mając tego etosu? No na przykład e, nawiązując, nie wiem, związek, romans z pacjentem, tak? Mm -hmm. Może mu się to nie wydawać dziwne, tak? Mm -hmm. Że pacjent się z, z, ze wzajemnością z psychoterapeutą e, e, zakochują, tak? Mm -hmm. e, no i jakby psychoterapeuta, który jest odpowiednio wykształcony, ma odpowiednie wykształcenie bazowe, to wie, że nie wolno. Mm -hmm. Tak, ale też rozumiem, co się dzieje. Dokładnie. E, no jednak, bardzo ważnym aspektem, chyba tutaj, niezależnie od nurtu, w procesie terapii jest relacja terapeutyczna, która jest taką relacją, którą jest bardzo trudno do czegokolwiek e, przyrównać. Zawsze te próby się kończą dziwnie, tak. więc nawet nie będę próbować. E, dlatego tutaj ta etyka i taka świadomość tego, co ze mną, jako psychoterapeutką, się dzieje emocjonalnie również e, w, w tej relacji z pacjentem w trakcie sesji, w różnych trudnych momentach, no jest ogromnie ważna. No, czasem powiedzieć, że na, podczas takiej psychoterapii mówi się rzeczy, które są najbardziej intymne. To są rzeczy, których często nie mówi się nawet najlepszemu przyjacielowi. Tak, tak zazwyczaj nikomu. Bardzo tak. często tak jest. Nie? I w związku z tym no, tworzy się taka nić zaufania. Zresztą no, to w każdej psychoterapii jest tak, że zaczynamy od tego, żeby tę relację terapeutyczną nawiązać. Tak? Żeby ten pacjent nam zaufał. Żeby zobaczył, że jesteśmy pełni empatii, zrozumienia dla niego i tak dalej. No i to niestety może spowodować... Takie koszty, których no, ktoś, kto nie jest odpowiednio wykwalifikowany, czy nie ma tego etosu. Nie, 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 nie ma superwizji. Nie ma superwizji, na przykład, tak, może spowodować, że no, może zaszkodzić albo doprowadzić do jakichś poważnych problemów. Mhm. To bardzo rzeczywiście niebezpieczne. Spróbujmy powiedzieć, jak powinno być. To znaczy, jeśli chcielibyśmy no, to jakoś tak poukładać i zakładamy, że no. Jeśli chcecie Państwo trafić do dobrego psychoterapeuty, no to możecie zacząć od tego, żeby sprawdzić, jakie ma wykształcenie bazowe. Na pewno jeśli będzie to psycholog albo lekarz psychiatra, no to już możecie mieć Państwo pewność, że ta osoba miała e, no już na tych studiach pierwszych jakby mm, dużo ważnych rzeczy i których się podczas tego procesu kształcenia uczyła. Co nie znaczy, że nie możecie pójść do psychoterapeuty, który takiego bazowego wykształcenia nie ma, ale musicie Państwo wiedzieć, jakie to może nieść ze sobą konsekwencje. I tutaj postawmy kropkę. No ale co dalej? Teraz, jeśli nawet jest psycholog albo lekarz psychiatra i chciałby zostać psychoterapeutą, to co on musi zrobić? No, musi ukończyć szkolenie, tak? Szkolenie w jednym, tak jak pani powiedziała, z nurtów psychoterapii. To szkolenie musi mieć odpowiednią liczbę godzin. Zazwyczaj zgadzamy się, że to jest 1200. Mhm. Czyli zazwyczaj to są te czteroletnie szkolenia. No, 4 lata, 1200 godzin, odpowiednia liczba staży i tak dalej. To dość łatwo jest sprawdzić, w sensie, no bo widzimy, jakie są wymagania po prostu szkół. Jak widzimy, że ktoś skończył szkołę, googlamy, i widzimy, że ta szkoła trwała rok, tak. albo nawet nie wiem, trwała cztery lata, ale składała się wyłącznie, były tam godziny zjazdowe i jeszcze, nie wiem, online, no to raczej byśmy. Myślę sobie o tych wszystkich biednych ludziach, którzy muszą to googlować i sprawdzać, a to często jest naprawdę tak napisane, no, że na... ciężko się to no strasznie błądzi. Zdaję połapać. sobie z tego sprawę, dlatego nie jestem też i w tym zakresie no. optymistycznie nastawiony, bo przerzucamy przez to, że państwo tutaj nie reaguje, a tak. właściwie państwo wspiera niestety, bo trzeba sobie też powiedzieć, że sam fakt, że. Um, nie wiem, komisja sejmowa, która ma pracować nad stworzeniem ustawy o zawodzie psychoterapeuty, e, oczekuje, że środowisko psychoterapeutyczne dogada się i stworzy własny projekt. Mm -hmm. Znaczy to jest mm -hmm. po prostu odwrócenie zupełnie, tak. znaczy jakby, przepraszam, za co my płacimy tym politykom, <laughs> tak? Do czego my ich wybraliśmy? Tak? Jakby, o to, je, to po ich stronie jest wyregulowanie tego. Tak. Oni nie są od tego, żeby zadowalać lobby psychoterapeutyczne, tak? jakkolwiek je zdefiniujemy. Psy, y, y, my mamy prawo oczekiwać od polityków, że po pierwsze będą się kierowali dobrem pacjenta a po drugie będą zapewniali odpowiednie standardy pracy psychoterapeutom. Mówię oczywiście w tym kontekście, tylko bo inne rzeczy też bym wymagał jednak hmm. od państwa. Um, e, I teraz, jeżeli my mamy takie przerzucenie, tak, że oto, i to zupełnie, to jest po prostu zupełnie jawne, i to jeszcze, jeszcze to jest prezentowane na takiej zasadzie, że to właśnie tak dobrze robią tym psychoterapeutom, niech sobie napiszą ustawę. No, no ludzie, no po prostu jakby już nie dość, że wśród tych psychoterapeutów są osoby, które nawet nie mają za dobrego wykształcenia, które ich do tej psychoterapii zawiodło, to jeszcze mają pisać ustawę, tak? I co jeszcze mają zrobić? W związku z tym, no niestety, do te, be, be, bez tego po prostu bardzo trudno jest cokolwiek tutaj powiedzieć, tak? No i przerzucamy to, niestety, państwo jest tutaj bezradne, um, nic nie robi. Um, Także musiałem nam państwo wybaczyć, że te instrukcje nie będą szczególnie konkretne. Po prostu się nie da. Tak, natomiast, no ja bym, znaczy, ja bym po prostu, żeby jakby był jakiś przekaz, taki co robić, bo pozytywnego przekazu to, to raczej nie będzie. Natomiast, żeby był jakiś taki co robić, to bym powiedział, że po prostu y y sprawdzać, pytać, szukać dowodów. Czyli hmm. jakby. Psychoterapia to jest w większości rynek, tak jak mówiliśmy, biznesowy, prywatnie się to wszystko odbywa. Mhm. W związku z tym mamy prawo, idąc do psychoterapeuty, zapytać o to, jakie ma wykształcenie, poprosić o ten dyplom, mhm. zapytać, jaką szkołę psychoterapii skończył, tak. zobaczyć ten dyplom, poprosić o niego. Wygooglać, co sprawdzić, tak. czy wtedy się na przykład zapytać ekspertów, co to mhm. jest za szkoła, ilu, ile ona trwała, czy tam były 4 lata, czy było to 1200 godzin, czy, czy ta osoba, to jest trzecie pytanie do tej osoby, czy, jakie, y, czy pracuje pod superwizją, kto jest jej superwizorem, mhm. tak? Czy u jakich osób, bo to często ma się więcej tak. niż jednego superwizora, się superwizuje, tak? Czy to jest, bo są takie stowarzyszenia, które na przykład nadają certyfikaty, też wymagają odnawiania certyfikatu, na przykład co 5 tak. lat, tak? To czy to jest certyfikat, czy to jest właśnie takie stowarzyszenie, które wymaga tej, tej, tego tak odnawiania? Tak jest na przykład w Towarzystwie Terapii Poznawczej Behawioralnej. Tak, ale jeżeli są stowarzyszenia, które, które no nie mają takich kryteriów, a uważam, że mieć powinny, czy te, tego odnawiania, ale nie odnawiają, no to też wydaje mi się, że trzeba patrzeć, kiedy ten certyfikat został nadany, tak? Mm -hmm. I bym powiedział, że bardzo często się okazuje, że osoby, które są świeże tak w, w zawodzie, bardzo często bardzo dobrze funkcjonują tak yy, yy, i też są zresztą takie dane, w związku z tym być może wtedy warto właśnie skorzystać z, z pomocy osób, które w, ta w przypadku takich towarzystw, które nie odnawiają certyfikatów, to raczej może bym poszedł do osoby, która odwrotnie niż by wskazywała logika, tak, że lepiej iść do takiego, który ma od dawna ten certyfikat, no bo yy, dzięki temu ma większe doświadczenie, że ja bym chyba jednak poszedł do osoby, która jest w miarę świeżo po, w sensie nie wiem, nie może nie wczoraj, ale. ale... Okay. Ja nie wiem, jak jest tak. w innych towarzystwach. W sensie wiem, że nie wszędzie się odnawia nie certyfikat, się odnawia. ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet jeśli nie ma na przykład odnawiania certyfikatu, to być może jest, no, mimo tego, na przykład obowiązek kształcenia, albo obowiązek udziału w seminariach, w I... grupach superwizyjnych, tak. więc można też po prostu patrzeć, jak to jest organizowane w innym towarzystwie. No bo ja wiem dobrze, jak to jest zorganizowane w moim, ale nie, nie mam też takiej wiedzy, jak jest w innych, nie? nie tak, myślę, ale to, to jest też dobra wskazówka, myślę, że żeby sprawdzić, czy odnawiany jest certyfikat. Jeśli nie jest odnawiany, to Jakie są tam kryteria, nie wiem, utrzymania, co, tego, utrzymania certyfikatu. tego certyfikatu? Tak? Jeżeli są jakieś obowiązki, no to też bardziej możemy zaufać y, y, takiej osobie. Natomiast no, największym problemem to jest jakby dobranie terapeuty. Do, um, do problemu, który mamy. No mm -hmm. bo tutaj to już niestety, ale człowiek z ulicy, no nie, nie, jakby, no po pierwsze, nie wie, że ma na przykład depresję. No Może tak. mu się wydawać, że ma depresję, bo się naczytał, albo teraz jest, nie wiem, bo to wiadomo, że też niestety z zaburzeniami psychicznymi jest tak, że one, ich diagnozy podlegają pewnym modom. Tak? Teraz mm -hmm. mamy modę na przykład na ADHD, mm -hmm. dzieci, dorośli, mnóstwo mm -hmm. osób ma, ma, ma w tej chwili ADHD. Tak. No i to, że ja sobie rozpoznam ADHD i pójdę do kogoś, kto jest świetnym specjalistą z ADHD, to. Jakby niekoniecznie ja mam to ADHD, tak, um, bo mi się tak po prostu wydaje. W związku z tym no, to niestety tutaj jest jakby nie ma, przez to, że tutaj nie ma żadnego wsparcia rządowego, tak, tak jak jest, nie wiem, są w, w innych krajach, nie wiem, w Wielkiej Brytanii na przykład mamy takie rekomendacje, jest jasno, po można wejść na stronę i widać, że nie wiem, na depresję to to, to, to lub to, tak, i to by już człowiekowi pomagało. Um, natomiast w Polsce tego nie mamy. Możemy oczywiście korzystać z tych wzorców zagranicznych, tak I jakby zobaczyć sobie, no ale to znowu wymaga od nas pewnej wiedzy eksperckiej. No bo to dla człowieka na przykład z, z ulicy powie, że nie wiem, że na PTSD to jest po pierwsze, skąd będzie tak, wiedział, że ma PTSD ekspozycja. i że przedłużona ekspozycja to jest jedna z metod, która jest, jest, jest rekomendowana. Tak? No jakby co mu to powie? I nawet, no bardzo jak, to jest skomplikowane. Nawet jak to zrozumie. To jak znaleźć tego terapeutę, tak. który naprawdę się specjalizuje tak, tak, w, tak, tak, w, w przedłużonej ekspozycji i tak dalej. Więc jakby no, no jakby w tym sensie nie ma, nie ma tutaj, um, że tak powiem, bardzo optymistycznego i jasnego, nie wiem, algorytmu nie ma w ogóle. To, co no. powiedzieliśmy, to co... Ale też algorytmu nie będzie. Tutaj to po prostu nie są będzie. takie kwestie, hmm, no tyle rzeczy musi zagrać, tak? Mhm. Nie tylko przecież wykształcenie tego psychoterapeutę, tak. ale jakieś predyspozycje takie osobowościowe, kompetencje takie miękkie. No różne warunki takie formalne tej sytuacji. No musimy też brać pod uwagę, nie wiem, czy te pieniądze, które mamy zapłacić za tą psychoterapię, czy nas na to stać, czy musimy szukać kogoś, kto z jakiegoś powodu ma mniejszą stawkę na przykład, tak? W związku z tym na przykład kogoś, kto dopiero zaczyna pracę. Co wcale niekoniecznie musi być nie. złe, dlatego chociażby, z, o czym sobie powiedzieliśmy, osoby, które są w trakcie y, szkolenia czy certyfikacji, tak się uznało, mm -hmm. co też nie zawsze będziecie się pokrywało z rzeczywistością, ale że w trakcie szkolenia mówimy o tych osobach, które są na początku, y, te, te, tego czteroletniego szkolenia, a po drugim roku można mówić, że jest się psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. No więc takie osoby, yy, no gwarancja jest na, na pewno, że są poddane superwizji, prawda? No bo regularnie spotykają się w ramach zjazdów w szkole, że się aktualnie uczą yy, i to jest na pewno cenne. Yy, Starają yy, więc... się, bo na przykład muszą, yy, żeby zaliczyć, tak. yy, dostać certyfikat, muszą mieć ileś przypadków, wykazać, na, pokazać wykazać. nagrania, yy, o, omówić te przypadki w trakcie szkolenia, więc to może być yy, akurat yy, bardzo. Dobre, a jest szansa, że na przykład sesja będzie kosztowała mniej niż u certyfikowanego tak. terapeuty, więc to też chyba może być jakąś taką wskazówką, jak szukać i gdzie szukać. No ale chyba właśnie musimy zmierzyć się z tą dopasowaniem konkretnej interwencji, może powiedzmy, mhm. do konkretnego zaburzenia, bo nawet jeśli my sobie rozpoznamy czy, czy depresję, no to jeszcze pytanie, z jakiego powodu my mamy te objawy depresyjne, tak? Czy to jest kwestia no, ciężkiej choroby, czy to jest kwestia jakiejś dekompensacji osobowości, czy to jest kwestia no, sezonowej depresji wynikającej z, z, z okropnego listopada. No mnóstwo mnóstwo jakby to może być przyczyn takiego samopoczucia czy takich objawów. Nie będą wtedy też metody interwencji. I trochę znowu. inaczej warto by było wtedy pracować. No i jeszcze do tego wszystkiego diagnoza psychiatryczna, która troszkę jest in czym innym niż diagnoza psychologiczna mhm. i niż takie konsultacje u psychoterapeuty. Co o tym możemy powiedzieć? No Właściwie to jest naprawdę y, trudne. Znaczy, ja jakby mam to szczęście, że wiem kogo zapytać. Tak, mm -hmm. tak sobie myślę, że jakbym miał problem y, 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 ja, mój bliski czy ktoś i y, y, nie wiedziałbym do kogo się mm -hmm. udać, to wiem kogo zapytać. Więc chyba, okay. chyba trzeba by było się zastanowić nad tym, um, że poza pytaniem o to wykształcenie, po, poza pytaniem o, o szkolenia, e, certyfikaty, Superwizji. Roz superwizję, rozwój własny, to być może dobrze by było wskazać jakąś ścieżkę pytania ludzi, um, żeby, się, żeby wiadomo było, do kogo się zwrócić. Tu mi przychodzi do głowy coś takiego, jak na przykład, bo wiadomo, że no, różne uczelnie, wyższe uniwersytety okay. mają swoje kliniki na przykład, mm -hmm. tak? I teraz, um, oczywiście, tam jakby obłożenie jest ogromne, w związku z tym szanse na to, że tam dostaniemy psychoterapię, nie są jakieś duże, ale na przykład zapytanie kogoś z takiego środowiska, mm -hmm. o to, kogo by polecał, do kogo okay. by... Być może to jest kwestia, żeby... okay, Albo w ogóle o znalezienie gdzieś w swoim środowisku jakiegoś autorytetu, kogoś, tak. kto, 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 no znowu, kto, jest dla nas autorytetem, tak? Kto jest dla nas, znaczy, żeby na pewno nie może, może tutaj możemy negatywnie to zdefiniować, że, żeby nie korzystać z poleceń na, TikToku, Instagramie, blogach, nie wiem, YouTube'ie i tak dalej, tylko żeby jednak mieć, skorzystać z, z czego? Z, z pomocy, wsparcia, rady. Osoby, która jest rzeczywiście autorytetem w danej dziedzinie, tak? jest, zajmuje się psychoterapią na przykład od lat, wiemy, że jest, nie wiem, że jest właśnie certyfikowana, że ma to wykształcenie. I nawet jeżeli nie wiem, w tej chwili nie może nam pomóc, albo w tym się nie specjalizuje, mhm. jaki my mamy problem, to albo jest nam bliską osobą, to może nam coś doradzić. Tak? Czyli jakby żeby czas sobie znaleźć, tak mi się wydaje po prostu eksperta i zapytać go, a jeżeli to jest jakby drugi krok, tak mi się to znowu też tak próbuje, jakby jakoś, jakąś nadzieję wnieść w tą Aha, dyskusję, super. żeby jakieś ludzie z czymś wyszli. Że pewnie tak jak trochę, jak mamy, znowu, wróćmy do medycyny, jeśli mamy jakąś poważną chorobę, to zazwyczaj się konsultujemy z więcej niż jednym lekarzem. Mhm. Przyszło mi jeszcze do głowy, na co uważać i co byłoby, jak już jesteśmy przy takich negatywnych, no, Moim zdaniem, jeśli jesteśmy, bo to znowu kwestia definicji, ale pomoc psychologiczna czy psychoterapia to absolutnie nie są usługi, które możemy reklamować. To znaczy, po pierwsze jest to nieetyczne, bo jak ja sobie napiszę, jeśli y, nie możesz stać z łóżka, wszystko cię boli, nie masz chęci do życia i masz myśli samobójcze, to przyjdź, pomogę ci, no to trochę mogę indukować komuś y, objawy, no a też w Polsce zgodnie z prawem nie można reklamować usług medycznych. Mhm. E, my możemy powiedzieć, że mamy taki i taki sprzęt, ale nie możemy powiedzieć, że mamy nie wiem, najlepszego lekarza albo najlepsze metody leczenia. No właśnie mhm. dlatego, mhm. że metody leczenia są po prostu. E, więc może w. W czasie, kiedy to wszystko się dzieje na tym Instagramie, TikToku i w mediach społecznościowych, to warto zwrócić uwagę, czy ktoś zbyt nachalnie nie oferuje tak. swoich usług. Bo jeśli wyświetlają nam się tego typu reklamy, to wydaje mi się, że, 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 że mogłaby nam się zapalić tak. czerwona lampka. A widziałam ostatnio reklamę, która polegała na tym, że ktoś, y, y, jakiś taki influencer opowiadał o tym i to już kilkukrotnie, y, więc rozumiem, że jest to jakaś współpraca taka influencerska. Y, no, że on z taką i taką panią to już pracuje terapeutycznie od takiego i takiego czasu i to mu tak super pomaga. I tutaj ode mnie macie kod zniżkowy 20% na, na sesję konsultacyjne u tej pani psychoterapeutki. No jest to coś, co budzi taki, mój duży niepokój. Ale na szczęście to mamy, to, to co też jest swoją tak. drogą, to jest zabawne, że psychoterapii nie mamy wyregulowanej, ale mamy wyregulowane na przykład te współprace reklamowe na Instagramie, tak? No więc jeżeli widzimy, to jest w ogóle bardzo fajny ten, że jeśli widzimy, że to jest reklama, że to jest współpraca reklamowa, barterowa, jakakolwiek, to nie korzystamy po prostu. Tak, tak? No to już założenie. I to, o czym mówiłem też negatywnie, czyli w sensie pytajmy więcej niż jednego specjalista. Jeżeli nie mamy stuprocentowego tak. zaufania, zapytajmy trzech osób, do kogo byś, y, którzy, u, którzy uchodzą za autorytety, do kogo byś skierował, nie wiem, mnie, czy bliską mi osobę mhm. z takimi, i to nam powinno coś już dać. Tak? Być tak. może dwóch powtórzy ten sam kierunek. Tak, tak nawet nie nazwisko, ale jakiego, jakiego terapeuty szukać, w jakim nurcie na przykład Dokładnie. pracującego. Albo w jakiej, w jakiej na przykład klinice, w firmie, mm -hmm. zespole, tak? tak. No bo też jednak psychoterapeuci pracują w zespołach najczęściej, tak. To nie jest tak, że psychoterapeuta się sam jeden ogłasza, to zdarza się. To już tak, nie bywa. Tak. Ale jest dużo takich zespołów po prostu. Tak. I teraz jak widzimy, że wchodzimy sobie na stronę internetową i, i widzimy, że tam mamy specjalistów, i oni, nie wiem, każdy czymś tam się, w czymś tak. się bardziej specjalizuje, to to już nam trochę mm, daje pewien ogląd. Możemy sobie właśnie sprawdzić. Czasem oni wieszają też swoje dyplomy i tak dalej, że możemy trochę trochę więcej sprawdzić, wracając do mm -hmm. tej rekomendacji dotyczącej e, wykształcenia, doświadczenia e, e, i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie m, w takim miejscu, na przykład e, zapytanie, nie wiem, szefa tego, a kogo byś polecił, tak? albo co, co w takim przypadku, to już daje nam no, zawsze jakieś, przybliża nas do tego, że, e, e, że trafimy na osobę kompetentną, która będzie też stosowała metody, które no, mogą nam po prostu pomóc. Bardzo często też na psychoterapię kroją lekarze psychiatrzy. E, więc to też czasem może być tak, że ten lekarz może nam zalecić i może zalecić jakąś konkretną psychoterapię, właśnie mając wiedzę na przykład, który z, z nurtów będzie skuteczny e, w tym, z czym się mierzymy, chociaż pewnie też nie zawsze. E, no Ja współpracuję z takimi lekarzami u nas w zespole, którzy mm, no, na przykład często skończyli szkolenia psychoterapeutyczne, więc to jest bardzo cenne. Ale no, mam świadomość, że nie zawsze. Tak znaczy też ja mam jest. negatywne doświadczenia, chociaż mam oczywiście znam bardzo wielu Psychiatrów, z którymi współpracuję, którzy są w ogóle świetni, i absolutnie ich właśnie pytam o pomoc, mhm. jak, jak potrzebuję jakiejś rekomendacji. Natomiast mam takie doświadczenia, ponieważ przez jakiś tam czas zajmowałem się, czy interesowałem się może bardziej terapią osób ze spektrum autyzmu. Mhm. No i nie wiem, czy to nadal tak jest, ale przez bardzo wiele lat psychiatrzy, którzy wystawiali diagnozę spektrum autyzmu, jako rekomendację pierwszą z brzegu dawali integrację sensoryczną. To było w papierach wpisane. Integracja sensoryczna no, nie jest metodą uznaną. Mamy trzy badania w tej chwili w, w dziejach, a badania trwają od lat chyba 60 czy 70 -tych. i trzy są, z czego jedno jest pilotażowe, drugie na, nie ma grupy kontrolnej, a w trzecim jest mała próba. Więc właściwie nadal możemy powiedzieć, że nie mamy dowodów na to, że integracja sensoryczna działa, ale jest duże lobby tych, którzy się zajmują integracją sensoryczną. Rząd został jeszcze, nawet nie, nie ten aktualny, bo to już od wielu lat Finansuje integrację sensoryczną, na przykład we wszystkich szkołach e, specjalnych, e, wyposażone zostały miejsca do integracji sensorycznej, czy znaczy specjalne sale do tak zwanej integracji sensorycznej, i tak dalej, i tak dalej. No i niestety tak jest, że właśnie no, to, to jest w zaleceniach. Tak? I to jest zresztą ten problem, z którym się właśnie spotykamy, że mamy eksperta, no psychiatra jest ekspertem, tak? tak? Z jakiegoś powodu wpisuje tam tę integrację sensoryczną, tak? Nie wiem, czy nadal, ale jakby no, mm -hmm. przez, przez lata wpisywali. W związku z tym, no, dlatego mówię o tym sprawdzaniu u kilku, tak? tak? Że tak, może tak, po tak, prostu tak. zapytać więcej niż jednego specjalista i może właśnie z różnych nurtów poszukać, tak? Mm -hmm. No jak mówię z, w, 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 tych rozpo, w rozporządzeniu przynajmniej tym koszykowym, tam mamy te pięć nurtów, które są uznane. Um, jak mówię, nie mam przekonania, że wszystkie te nurty mają rzeczywiście metody, które są oparte na dowodach no, ale mamy to zapisane, w, można próbować pytać osoby no, reprezentujące te nurty, tak? Co by polecały, można też paradoksalnie może teraz już naprawdę wymyślam. Przepraszam, najwyżej no, będzie trzeba wyciąć po prostu. <gry> bo m, przychodzi mi jeszcze do głowy, że paradoksalnie można zapytać, na przykład, nie wiem, reprezentanta jakiegoś nurtu, a jaką metodę zaleciłby z innego nurtu? Mm -hmm. Tak? Czy do kogo z innego nurtu byś mi odesłał? Tak? Być może to jest jakiś jakiś paradoksalny sposób, ale jakby z tej rozpaczliwej naszej tej wspólnej, dziękuję za tę współpracę, próby znalezienia jakby takiego, no już nawet nie algorytmu, ale heurystyki, jak mhm. wybrać, no to myślę, że wszyscy, którzy nas słyszą i, i widzą, że to jest po prostu trudne i że tak naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, za którą odpowiadają rządzący nie tylko obecnie, chociaż przyczyniają się. Się bardzo mocno, nic nie robiąc, przyczyniają się do tego, że, 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 że to tak trwa, ale rządzący Polską przez bardzo wiele lat, kiedy tego nie wyregulowali, no jesteśmy w bardzo naprawdę trudnej, trudnej sytuacji. To jest mniej więcej tak, jak próbuję teraz sobie, żeby może Państwu trochę zobrazować. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy, nie wiem, w onkologii. Mogli mieć, każdy mógłby być onkologiem, każdą metodę można by było stosować i nie dałoby się po prostu um, znaleźć nikogo, kto, kto nie wiem, jest po pierwsze uprawniony do, do onkologii, tak jak teraz mamy problem z psychoterapią i można wszystko, tak mhm. naprawdę. To jest taka sytuacja, tak? I jasne jest, że w przypadku onkologii mamy bezpośrednie zagrożenie życia, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że choroby psychiczne mogą również prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia. A czy próbując trochę ułatwić naszym słuchaczom wybór psychoterapeuty, pokusi się pan profesor o jakieś wskazówki odnośnie tego, na co, co wiemy, że działa w przypadku konkretnych zaburzeń? Um, tak. Um, nie jestem specjalistą od wszystkich y, metod. Y, na pewno bliski jest minur terapii behawioralnej i terapii poznawczo-behawioralnej. E też dlatego, że no najwięcej metod, które mają udowodnioną skuteczność jest z nurtu, no właśnie przede mhm. wszystkim terapii poznawczo-behawioralnej czy behawioralnej, w zależności od tego, o jakie zaburzenie chodzi. Więc moja osobista rekomendacja byłaby zawsze taka, to znaczy z, um, idź do psychologa lub psychiatry będącego certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Okay. I to mi załatwia sprawę, tak? bo ja wiem, że jakby zakres metod terapii poznawczo-behawioralnej, które są skuteczne w przypadku różnych zaburzeń. Jest na tyle duży, że ja wiem, że ja prawie w każdym zaburzeniu znajdę metodę, która ma udowodnioną skuteczność. Okay. Tak. I y, no, ja zawsze tak polecam, tak? Znaczy, no, ja po prostu polecam wyłącznie terapeutów poznawczo behawioralnych, polecam wyłącznie psychologów lub psychiatrów. Natomiast, i to chcę bardzo mocno podkreślić, nie jestem ekspertem też w innych jakby obszarach, nie są mi jakoś bliskie wiem, że są metody na przykład terapii psychodynamicznej, mm -hmm. które też są o udowodnionej skuteczności. Pamiętam, że na pewno na depresję też wydaje mi się, że w przypadku zaburzeń odżywiania e, są skuteczne. Mm -hmm. Także jakby mamy też takie obszary. Więc nie chcę powiedzieć, żeby, że, z, e, e, że tylko terapia poznawczo-behawioralna. Natomiast ja osobiście okay. odsyłam zawsze do terapeutów poznawczo-behawioralnych, dlatego, że po prostu jakby, no, wiem, że tam są głównie psychologowie i psychiatrzy, bo do szkół psychoterapii poznawczej Behawioralnej, no w większości dostają się jednak psychologowie lub psychiatrzy z naciskiem na psychologowie wiem, że tam jest po prostu dużo metod sprawdzonych, wiem, że też to jest jakby taki no, etos trochę terapeutów poznawczo-behawioralnych, że ich te badania po prostu zajmują, interesują i że, nie wiem, Srebrna Biblia do terapii poznawczo-behawioralnej to duży, hmm. dużą część Srebrna Biblia, czyli hmm, tak, psychoterapia tak. poznawczo-behawioralna, popil pragłoska Pregłowska. tak? Z, no, dużą część poświęca właśnie badaniom, tak? Pokazaniu tego, że które metody na co działają, że nie wiem, że Towarzystwo, o którym pani wspominała, czyli Towarzystwo Terapii Poznawczej Behawioralnej, ono też wydaje swoje takie rekomendacje oparte przeglądy metaanaliz, pokazujące właśnie co na co działa, więc dlatego bym, no tutaj mam zaufanie po prostu, okay. tak? Natomiast nie chcę w ten sposób dewaluować innych nurtów, tych przynajmniej, w ramach których są metody, tak. które mają udowodnioną skuteczność i tak, takim nurtem jest nurt psychodynamiczny. No myślę, że to pewnie jest trochę w w ogóle czym innym, to jest no nie na dzisiaj już dyskusja, ale pewnie trochę czym innym jest psychoterapia. Nawet jeśli definicja się będzie zgadzała, ale sam proces psychoterapii, to jak ona wygląda i ile trwa, i e, jaki jest jej cel w przypadku no nie wiem krótkoterminowej psychoterapii, jaką jest terapia poznawczo behawioralna a w przypadku terapii psychodynamicznej, która raczej mhm. będzie terapią długoterminową, e, wglądową, będzie trochę po prostu coś innego. E, no i pewnie w przypadku zaburzeń osobowości na przykład warto rozważyć e, no takie podejścia. Tak, chociaż no, akurat mamy, ta, bo jakbym mówił o terapii poznawczo-behawioralnej, oczywiście mamy tak zwane terapie trzeciej fali, tam mam na przykład terapię schematów, która bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, więc mamy jakby, jest naprawdę całkiem spora oferta metod, które są oparte na dowodach. To, co mi się też wydaje ważne, ale tego znowu nie sprawdzi każda osoba ka, y, y, łatwo, y, która nie jest po prostu specjalistą, to są po prostu takie nurty, które no, widać, że one po prostu zajmują się badaniami. To znaczy, mm -hmm. że one po prostu interesują ich badania i robią te badania i piszą w swoich książkach o badaniach. Jest, na przykład, jest taka terapia y, y, trzeciej fali, czyli poznawczo-behawioralna, powiedzmy wy, wychodząca, bardziej behawioralna w tej chwili. To jest taka terapia oparta na y, y, analizie funkcjonalnej. Mm -hmm. I ona, um, jest podręcznik nawet po polsku do tej terapii, tam bardzo jasno jest napisane, tak, że w tej chwili mamy ograniczone dowody na skuteczność naszej terapii. Mamy takie i takie i takie, takie, tego, tego nie wiemy, to musimy zbadać. I to już też jest coś, co mi daje zaufanie, to znaczy, tak. bo ja wiem, że to nie jest, że oni to badają, tak? No jasne jest, że wszystko nie wiem, w medycynie jest tak samo, że nowe metody wchodzą, no musimy je sprawdzić, tak? ale to ten nacisk na prowadzenie badań, i tu znowu wracamy do metodologii i tak dalej, tak? Ten nacisk na prowadzenie badań, na sprawdzanie skuteczności, no to jest jeden, jedna z oznak, tak? Mm -hmm. Natomiast jeżeli, no, wchodzimy na przykład nie wiem, na stronę stowarzyszenia i widzimy właśnie, że tu badania, tu badania, tutaj po, chwalimy się swoimi, yy, że, że, że metody, które sto, które, których kształcimy, tak? W których kształcimy są um, e, są skuteczne, no to jest trochę coś innego, niż yy, jak wejdziemy na stronę i przeczytamy mnóstwo różnych informacji, ale zabraknie nam tego, tych badań, tak? Więc ja bym był tutaj uczulony też na to, czy mamy badania, czy mamy badania, ale trzeba też znowu uważać, bo są to te już teraz tacy, jakby te ta metody terapii oparte na dowodach stały się po prostu modne. Znaczy, to po prostu każdy teraz właściwie już mówi metody oparte na dowodach. Nikt już nie kwestionuje, prawie nikt nie kwestionuje. Natomiast każdy rozumie to inaczej. I dla wielu osób no, niewiele wystarczy, żeby uznać, że to jest metody, mm -hmm. że to są metody oparte na dowodach. Niełatwe zadanie Niełatwe. przed każdym, kto chciałby trafić na rzetelną psychoterapię. Mm, ale mam nadzieję, że wybrzmiało z naszej rozmowy, że warto. Że to jest taki wysiłek, który trzeba włożyć. Ja myślę, że na pewno warto i myślę, że to, co m, może zrobić każdy, m, każdy człowiek, tak, to próbować wywierać nacisk na, m, y, y, no, na rządzących. Pamiętajmy, mamy urny wyborcze, mamy naszych posłów, którzy będą się starali zostać posłami ponownie. No po prostu wydaje mi się, że bez nacisku społecznego mm -hmm. nic się nie zmieni, bo w tej chwili jest po prostu nacisk y, bardziej psychoterapeutów niż, y, niż pacjentów, tak. potencjalnych pacjentów na to, żeby jednak tę sytuację wyregulować, bo ona po prostu nie jest normalna. Mm -hmm. No być może dzięki takiej rozmowie jak nasza. Y Ludzie, mówię wszyscy, bo nie każdy jest pacjentem, poczują, że to jest problem społeczny, że ten problem może dotyczyć ich, a pewnie jak się rozejrzą w koło, to okaże się, że, że, że ich dotyczy bliżej lub dalej. I, no i że w związku z tym no, w końcu się doczekamy, żeby coś się wydarzyło dobrego myślę, w tej sprawie. Myślę, że po pandemii każdy z nas ma w swoim otoczeniu tak. osoby, które, które naprawdę wymagają pomocy. I, yy, I wydaje mi się, że no jakby to, co powinniśmy robić, to przynajmniej nagłaśniać, że jest problem. Mm -hmm. Bo myślę, że nikt, nawet ci, którzy są zwolennikami, nie wiem, szerokiego dostępu do, do zawodu, stosowania metod o nieudowodnionej naukowo skuteczności, nawet oni uważają, że jest problem. No to w, przynajmniej w jednym aspekcie <laughs> się wszyscy zgadzają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Do usłyszenia.